TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Dzień dobry, panie Krysiu! Witam! Bardzo miło panią widzieć na kolejnej Wigilii. Ja się cieszę, że was też. Kuba, jakoś kolędę zaśpiewaj fajną. Jeżeli to wytleje, nie bierzcie! Myślę, że mogę być długo na to tak. Gdzieś ona do nas zawitała. Witam serdecznie. Mocny składzi, mocny. Musi być, musi być. Inaczej się nie da. Witam panów. Dzisiaj piłkarze w skromniejszym niż zwykle gronie. Mamy co jednego piłkarza. Zawodnicy. No i bez tych dwóch dziewczyn Wigilia by się nie odbyła. Serdecznie powitać wszystkich przedstawicieli niebieskiej rodziny ze wszystkich kolejnych pokoleń, od najstarszego po obecny. Powiem tak, jestem zbudowany optymizmem, wierzę w przyszłość tego klubu, zawsze Państwu powtarzałem. Spokojnych świąt, aby te święta były taką chwilą właśnie zadumy nad tym, co było i nad tym, do czego zmierzamy. Drodzy kibice, drodzy sympatycy, drodzy miłośnicy rodziny niebieskich, te życzenia chciałem złożyć wam z poczuciem takiego dobrze spełnionego obowiązków w bieżącym, minionym roku. Natomiast mam nadzieję, że nadchodzący rok przyniesie nam wzrost formy naszych zawodników, a tym samym będziemy mogli urealniać nasze marzenia powrotu do ekstraklasy. I tego wam życzę, żeby wasze życzenia się spełniły i żebyśmy mogli znowuż kibicować ekstraklasie. Wszystkiego najlepszego, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i spełnienia wszystkich życzeń i prywatnych, i zawodowych, i oczywiście tych sportowych. Wszystkiego najlepszego. Z tego niezwykłego miejsca, które raz w roku w tę szczególną noc gromadzi tych najwierniejszych, tych, którzy nigdy tego klubu nie opuścili, tych, którzy zawsze są, obojętnie jaka jest sytuacja. Najlepsze życzenia dla tych, którzy tu dzisiaj być nie mogli, ale wiemy, że również są sercem, duszą, zaangażowaniem. My wszyscy, którzy z tym klubem jesteśmy związani, ślemy na jak najgorętsze życzenia. Wszystkiego dobrego, wesołych, pogodnych świąt, dobrych myśli, bo ten klub po prostu musi być jeszcze lepszym klubem niż jest. A dzięki wam to się na pewno uda. To, co się dzisiaj dzieje w klubie, to jest budowanie silnych fundamentów po to, aby nasz klub, nasza niebieska drużyna mogła znowu zagrać pełną piersią w ekstraklasie i kroczyć do przodu po 15 gwiazdkę mistrza Polski. Wszystkiego dobrego, optymizmu i dużo, dużo zdrowia dla wszystkich. Z okazji zbliżających się świąt chciałbym życzyć wszystkim sympatykom ruchu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, ciepła, żeby te święta były spędzone w gronie rodzinnym i wszystkiego dobrego na nowy rok. Myślę, że mając takich kibiców wspaniałych jak Ruch Chorzów, dodają nam skrzydeł i to wszystko, co zaplanowaliśmy, to wszystko uda nam się wspólnie zrealizować. Wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt.